Nie koło do góry, no ale nie ma wozu, bo oni mieli niewielką przewagę. To się rozgrywało dopiero, ta cała ucieczka i tej czwórki od peletonu, i zamany z tej czwórki. No i wtedy te wozy były zatrzymane, były za peletonem. Zanim dojechały do zamany, Polak stracił znakomitą pozycję. W peletonie jedzie Sebastien Hinault, przynajmniej tak widzieliśmy, a więc prawdopodobnie na pozycji lidera nic się nie zmieni. Francuz utrzyma prowadzenie, bowiem jego przewaga nad tymi zawodnikami jadącymi w czołówce była jednak znaczna. A oto pogoń ruszyła. Już zakończył się zjazd. Teraz niewielka wspinaczka. Nieco ponad 3 km do mety w Szklarskiej Porębie. Tutaj widzimy pogoń. Nie ma już tego Hiszpana z drużyny Lapecol, Bru. Inni zawodnicy próbują rozgrywać końcówkę, próbują nieco nadrobić. Są zawodnicy z grupy Alessio, ale oni oczywiście nie są zainteresowani w pogoni za Andreą Noe. Atakuje Dariusz Baranowski z grupy CCC Polsat, a do niego przyklejony Franco Pellizotti, który tutaj oczywiście nie da Polakowi zmiany, bo przecież z przodu jedzie jego kolega Andrea Noe. Ale pięknie tutaj Dariusz Baranowski pociągnął. 12 kolarz Tour de France sprzed kilku lat, 12 kolarz tegorocznego Giro d'Italia, trzykrotny triumfator Tour de Pologne, który ma szansę w tym roku wygrać po raz czwarty, ale musi właśnie jechać tak jak teraz, bardzo aktywnie. Tymczasem z czołówki zaatakował Kolumbijczyk Laverde. Pozostali Gil, Noe oglądają się na siebie. No tak, bo już Dariusz Baranowski tak mocno pociągnął, że ta czwórka, odjazd tej czwórki został zlikwidowany. To już jest różnica zaledwie kilku metrów czy kilkunastu, ci kolarze z czołówki. Myślę, że tutaj Broilands teraz zaatakuje bardzo mocno. On jest dosyć szybkim kolarzem i potrafił też świetnie spisywać się w wyścigach jednodniowych. A to Dariusz Baranowski, no, który pociągnął bardzo mocno. Teraz tam Marek Rutkiewicz zbiera się po prawej stronie. Marek Rutkiewicz z grupy Kofi. Za nim jest kolejny zawodnik z grupy Marlux, jest Pellizotti, jest Dariusz Baranowski. No i teraz wszystko się rozstrzygnie, czy peleton, rozpędzony peleton zdoła doścignąć tą czwórkę, czy jednak któryś z tych czterech kolarzy okaże się najszybszy na mecie. Czwórka już zwolniła, Noe, obok niego Broilands, jest też Laverde i Gil. Gil w żółtej koszulce, ale to jest koszulka ekipy Once. Znów patrzą za siebie, no i teraz można powiedzieć, już są dogonieni. A więc 2 kilometry przed metą, tak jak to było na pierwszym etapie pomiędzy Gdańskiem a Gdynią. Akcja uciekających zawodników została zlikwidowana. I teraz atakuje ten Giuliano Figueras, o którym wspominał, nie, z Formaggi. Przepraszam, to nie jest Giuliano Figueras. Znów kolarz z ekipy Formaggi, Rinaldo Nocentini. Formuje się nowa czwóreczka. Jest Piotr Przydział, mistrz Polski z grupy CCC Polsat i także były zwycięzca wyścigu Tour de Pologne na czwartym miejscu, ale już zwalniają. Nie udał się atak Nocentiniemu. I znów kolarz z ekipy Alessio. Takie kolarskie szachy na tych ostatnich metrach. Jeszcze będziemy, proszę Państwa, obserwować kilka takich ataków, bo teraz wszyscy czują się dobrze, czują się na tyle mocni, aby rozpocząć jeszcze ofensywną akcję. I raz będzie to po lewej stronie, raz po prawej. Ciekawe, gdzie jedzie ten Sebastian Hinault, czy on dalej broni zaciekle tej swojej żółtej koszulki. Chyba tak, chociaż rozciągnął się ten peleton i ta grupka czołowa jest coraz mniejsza. A więc na nic ten wspaniały atak Noe i jego trzech zawodników. Szkoda było nam bardzo Cezarego Zamany. No ale widzimy, czym się skończyły harce tej grupki, w której on jechał przez pewien czas, później od której odskoczył i teraz będą nowe ataki. Rutkiewicz atakował Baranowski, a więc Polacy jadą bardzo aktywnie, no, ale dobrze by było, aby tam odskoczyli, chociaż
nie jest to proste. Dzisiaj będzie trudno odjechać, jutro będzie na pewno inny już wyścig, bo te liczne premie górskie, którymi upstrzony jest będzie jutrzejszy etap, one spowodują, że tam będą prowadzone pewnie inne akcje i to już od pierwszych kilometrów. No ale wracajmy na trasę, popatrzmy, co tutaj się dzieje. Układ jest znów nowy, trójka zawodników odskoczyła od coraz cieńszego, jeśli tak można powiedzieć, peleton. Jest zawodnik grupy Alessio, jest kolarz z drużyny CCC Polsat, a na czele zawodnik z ekipy Onse, bardzo aktywny, mimo że tylko czterech kolarzy z tej drużyny jedzie. Skoczył też Zbigniew Piątek albo Cezary Zamana, wysoki zawodnik z drużyny Action. Taka jest teraz czwórka na czele, to chyba jest Radosław Romanik z grupy CCC Polsat, no ale już widzą Państwo, atakujący kolarze są doścignięci, a to lider Sebastien Ino. Ale on chyba już nie jedzie w tym peletoniku, już traci, został z innymi zawodnikami, z którymś z kolarzy ekipy Credit Agricole. No ale nie wiemy, jaka jest strata. Jeżeli ona nie będzie zbyt duża, to jednak Francuz walczący tutaj bardzo dzielnie zdoła utrzymać prowadzenie. Z numerem 84 Marek Galiński, mountainbike'owiec, pracował dzisiaj bardzo mocno, został. Jechał też Krzysztof Krzywy z ekipy Action, a otrzymujemy informację, że Sebastien Ino traci około pół minuty, a więc w dalszym ciągu zostałby liderem, choć no nie wiadomo, ale nie widzieliśmy tutaj ani Kazimierza Stafieja, ani Marcina Sapy, tych najgroźniejszych dla niego rywali. Zaciął nam się Francuz na dzisiejszym etapie, mówił, że postara się bronić tej koszulki lidera. Wiedzą Państwo, że w kolarstwie jest taka prawda, która mówi, że kolarz jadący w koszulce lidera jedzie dwa razy lepiej niż potrafi. No i tą starą kolarską prawdę dzisiaj widzimy na przykładzie Francuza, który dzielnie tutaj broni tej swojej pozycji. Ma stratę 30 sekund, 30 kilka sekund, a więc utrzymuje pozycję najlepszego kolarza Tour de Pologne. I znów atak. To jest chyba któryś z kolarzy portugalskiej drużyny La Pecol. Nie, znów drużyna Marlux, bardzo aktywna. Czyżby Broilands próbował jeszcze raz oderwać się od peletonu. Kolarz drużyny Alessio doskakuje do niego. To chyba jest Pelizzotti, bardzo dziś aktywny, a więc Broilands i Pelizzotti. Ale ekipa CCC Polsat już goni uciekającą dwójkę. To nie jest Broilands, znacznie niższy od Belga kolarz jedzie w czołówce. Francuz Tessier, Jean Tessier chyba jest tym atakującym zawodnikiem i kilometr już pozostał do mety. Cała grupka czołowa, około 30 myślę zawodników, jednak razem, kto okaże się dziś zwycięzcą etapu. Ponownie chyba Broilands teraz wyskoczył do przodu, zanim rusza w pogoń Dariusz Baranowski. Już teraz zawodnicy będą walczyć o etapowe zwycięstwo. Wiadomo, że już dzisiaj wielkich rozstrzygnięć nie będzie, że pomiędzy faworytami jest jednak remis, ale wszystkim zależy na wygraniu etapu. Dariusz Baranowski na czele peletonu, a do przodu wyskoczył Broilands. Broilands, który już poprzednio jechał w ucieczce, coraz bliżej jest mety. Są inni zawodnicy, teraz schowali się za plecami Dariusza Baranowskiego. Nikt mu nie pomaga, nikt mu nie daje zmiany. Polak sam ciągnie peleton. Za chwilę finisz, za chwilę finisz. Jest kolarz z ekipy Marlux, on jest na czele, ale już go doganiają. Czy to jest Broilands? Atakuje Portugalczyk z drużyny La Pecol. Już za chwilę finisz, za chwilę tutaj przyjadą do nas, kto wygra etap, kto będzie liderem rozstrzygnięcia w Szklarskiej Porębie. Pierwszy górski etap 60. Tour de Pologne, piąty etap. Za chwilę finisz, są kolarze z ekipy Alessio. Pelizzotti czai się tam na trzeciej, czwartej pozycji, ale chyba nie da rady. Kolarz z ekipy La Pecol, Junior Ribeiro, chyba będzie pierwszy. Już finiszują. Nie, Pelizzotti, tak jak przed rokiem. Pelizzotti wygrywa na trzecim miejscu z Cezary Zamana, ten pechowiec, a Pelizzotti pierwszy.
A drugi był Bru. Hiszpan Bru z grupy La Pecol. Na trzecim miejscu pechowy Cezary Zamana. Taka jest kolejność na mecz.